Kuchnia na miarę. Na miarę Twoich potrzeb. Wygoda, precyzja, nowoczesne rozwiązania, wysoka jakość materiałów. Kuchnia sercem domu. Zrobimy ją dla Ciebie, na miarę Twoich oczekiwań. Wenus, Suwałki, ulica Podchorskiego 10. Zapraszamy. W czwartek wieczorem w sali imienia Andrzeja Wajdy na największej scenie Suwalskiego Ośrodka Kultury rozpocznie się 11. już edycja Suwałki Blues Festival. Bilety dawno wyprzedane, ale ci, którzy spóźnili się z decyzją o zakupie, wciąż mają szansę usłyszeć Sebastiana Riddla and the Cree. Wystarczy o 20.30 włączyć trzeci program Polskiego Radia. Bielszy odcień Bluesa Live poprowadzi tradycyjnie już Jan Chojnacki. Głównemu wykonawcy towarzyszyć będzie także Suwalska Orkiestra Kameralna. Fani bluesa, którzy choć raz w koncercie wzięli udział lub wysłuchali transmisji radiowej tego wydarzenia, uważają, że ten mariaż przynosi wyjątkowe brzmienie i stanowi prawdziwą ucztę muzyczną. Zanim jednak sięgniemy po ten kawałek muzycznego tortu, czeka nas szereg wydarzeń. A o 15.30 na Chłodnej odsłonięcie kolejnej tablicy, tym razem upamiętniającej ubiegłoroczną 10. edycję festiwalu. Na tablicy, jak na Aleję Gwiazd, przystało nazwiska gwiazd, które grały dla nas rok temu. Dodatkowym wydarzeniem otwierającym drugą dekadę Suwałki Blues Festival będzie odsłonięcie ławeczki bluesmana. Również na Chłodnej. Odwiedziliśmy dzisiaj tego jegomościa i z zadowoleniem stwierdziliśmy, że dzieło budzi sympatię mieszkańców miasta. Postać muzyka została wyposażona w przyzwoitą gitarę, której struny intrygują małych i dużych. Śpieszymy zatem z informacją, że dźwięk wydają, co sprawdziliśmy osobiście. Od razu po oficjalnym odsłonięciu tablicy i ławeczki na placu Marii Konopnickiej 4-godzinny happening bluesowy. Na nim na początek świetlikowe bluesowanie, potem Dreszcz Blues Band i Yokata Brothers, formacja złożona z muzyków z Francji i Argentyny. Przed rozpoczęciem koncertu otwarcia w foyer SOK wernisaż wystawy Obrazków z podróży, miejsca i ludzie autorstwa Danuty Matysik. O 21.00 w Kominie już pierwszy koncert klubowy, a o 23.00 kolejne dwa w Rozmarino i w Piwiarni na Chłodnej. Piątek, sobotę i niedzielę rozpoczynać będziemy śniadaniami bluesowymi. Ich początek w każdym dniu o godzinie 11.00. W pierwsze dwa dni do wyboru po 6 lokalizacji i wykonawców, w niedzielę zaś na śniadanie najwytrwalszych zaprosi Rozmarino. Wstęp na wszystkie śniadania jest bezpłatne. Również nieodpłatne są wszystkie koncerty główne, które w piątek i sobotę startują o 18.00. W piątek gwiazda wieczoru Eric Bardon z towarzyszeniem grupy Animals pojawi się na scenie przed ratuszem o 21.40. W sobotę o 20.20 na scenie w Parku Konstytucji 3 Maja Billy Gibbons z towarzyszeniem Supersonic Blues Machine, a o 21.40 na scenie przed ratuszem Mavis Staples. Potem bluesowe szaleństwo na koncertach klubowych. W niedzielę o 15.00 na scenie przed ratuszem 3-godzinny Polish Blues Challenge. A 18.30 na tej samej scenie Vanessa Harbeck Band z godzinnym programem. A o 20.00 na największej scenie festiwalowej stanie organek i jego goście. Będzie to długo oczekiwany koncert, pełen niespodzianek, retrospekcji, swoistego powrotu do rytmów wyniesionych z młodzieńczej fascynacji muzyką. Tomasz Organek, Wojciech Waglewski i Magda Piskorczyk powiodą nas drogą Beatlesów, Tadeusza Nalepy i Jimiego Henriksa. Ścieżkami muzycznymi, które uwiodły najpierw ojca Tomasza Organka, a potem samego artystę. Ta podróż sentymentalna z pewnością będzie wydarzeniem niezwykłym. O tegorocznej edycji, przygotowaniach, oczekiwaniach i przemyśleniach rozmawialiśmy dzisiaj z dyrektorem artystycznym Suwałki Blues Festival Bogdanem Topolskim. Dzisiaj jeszcze jak w ulu, czy już trochę spokojniej?
No jeszcze dzisiaj chyba tak troszeczkę więcej mamy różnych takich spraw, ostatnich spraw takich technicznych. Praktycznie wszystkie najważniejsze rzeczy już mamy zrobione, mamy wszystkie umowy podpisane. Teraz tylko sprawdzamy pewne rzeczy związane z logistyką, z transportem. Odwiedzamy kluby, mówimy jak należy to wszystko zorganizować. Dostajemy trochę różnych jeszcze telefonów od wykonawców, od dziennikarzy, od osób zainteresowanych i uczestników z prośbą o informacje. Także dzisiaj jeszcze troszeczkę, a mam nadzieję, że już jutro będzie troszeczkę spokojniej. Chociaż czwartek zawsze jest jeszcze taki, bo przyjeżdżają goście, jest to pierwszy dzień festiwalu i zawsze jest troszeczkę różnych spraw. Ale tak, ławeczka jest już gotowa, tablica z gwiazdami jest już przygotowana, jest na miejscu, sceny już stają, jedna widzę przez okno, że już właściwie gotowa. Dzieje się jeszcze coś w Parku Konstytucji 3 maja. No tak, jeszcze dzisiaj rano właśnie idąc do pracy nie było ławeczki, znaczy ławeczka była, nie było bluesmana, teraz już jest bluesman, nie ławeczka, nie było też tablicy, tablica już jest. Powoli rozstawiają się sceny na dwóch głównych, konstrukcje sceniczne przy dwóch głównych scenach w Parku Konstytucji 3 maja i przy ratuszu. Plac Marii Konopnickiej też już jest jakby przygotowany technicznie i logistycznie. No w zasadzie czekamy na gości, na gwiazdy i na zespoły. Jak przewidujesz, jaka będzie 11. edycja Blues Festiwalu? No tak troszeczkę, mimo że to już jest 11. i mamy pewne doświadczenie z perspektywy tych 10 edycji i wiemy generalnie, jak to wszystko zorganizować i zrobić, ale zawsze się pojawiają jakieś takie różne tematy, wychodzą gdzieś tam jakieś nowe rzeczy. Tego też praktycznie nie da się gdzieś tam przewidzieć. Niektóre rzeczy zostaną na koniec i mam nadzieję, że wszystko uda nam się to wszystko zorganizować. Do tej pory taki skład osobowy i pracownicy SOK-u i pracownicy Urzędu Miasta i wszystkie inne służby miejskie byli to w ten temat festiwal zaangażowani, że nie tylko przedstawialiśmy im pewną specyfikację techniczną różnych zadań i rzeczy do wykonania, ale oni są jak gdyby dostępni cały czas dla nas, jeżeli coś wyjdzie nowego, coś trzeba zmienić, także to w każdej chwili zmieniają, poprawiają i to jest też bardzo, bardzo fajne, bo nie wszystko można przewidzieć. No mam nadzieję, że będzie ta 11. edycja bardzo interesująca i fajna, nie będzie odbiegać od poprzednich, a mam nadzieję, że ze względu na poziom artystyczny też troszeczkę przerośnie poprzednie edycje i tylu gwiazd nie mieliśmy do tej pory, aż 4 gwiazdy, także to jest dość duże wyzwanie logistyczne i techniczne i myślę, że to sprawi dużą przyjemność fanom bluesa, mieszkańcom Suwałki, turystom. Jesteś fanem bluesa? No, w pewnym sensie tak, chociaż różne gatunki muzyczne preferuję, lubię i praktycznie gram gdzieś tam. Blues jest taką muzyką, którą od początku gdzieś tam byłem zainteresowany, którą gdzieś tam na początku uczyłem się i na początku grałem w zespołach bluesowych, także stąd ten pomysł na blues. Ale to nie jest do końca też blues, w tym momencie to jest festiwal w nazwie bluesowy, ale dużo elementów ma muzyki folkowej, muzyki akustycznej, muzyki rockowej, także oczywiście główny trzon to są wykonawcy bluesowi, ale też żeby ten festiwal nie był zbyt bluesowy, to staramy się, żeby był troszeczkę inny dla mieszkańców, dla turystów, żeby to była impreza nie tylko dla fanów, super fanów bluesa, choć mam nadzieję, że prawdziwi fani bluesa znajdą dla siebie też sporo różnych elementów, ale także żeby to była impreza dla wszystkich. A przy której z tegorocznych gwiazd najbardziej zadrży Twoje serce? Nie dyrektora artystycznego festiwalu, Bogdana Topolskiego. No nie wiem, staraliśmy się kilka lat o pozyskanie Ricka Bardona i zespołu The Animals. W tym momencie udało nam się, także myślę, że to ze względów takich troszeczkę festiwalowych. Mam nadzieję, że to będzie fajna propozycja. No i najprawdopodobniej przy zespole Supersonic Blues Machine i legendarnym gitarzyście i wokaliście zespołu ZZ Top, Bill Gibbonsie, także to jest też wielka atrakcja. Zespół ZZ Top w takim oryginalnym składzie jest dość kosztowny, nawet jak na nasz festiwal, który ma dość spory budżet, jak na festiwale bluesowe w Polsce i europejskie festiwale bluesowe. Także tu pozyskując w ostatniej chwili praktycznie, bo wypadł nam wcześniejszy inny wykonawca i w zamian za tego wykonawcę właśnie występuje zespół Supersonic z Bill Gibbonsem. Myślę, że to będzie fajna uczta nie tylko dla mnie, ale i dla fanów, a ja na pewno będę to ze szczególną
szczególnym sentymentem i ze szczególnym jakimś zainteresowaniem oglądał ten koncert. Organek ostatnio udzielił wywiadu, w którym powiedział, że Suwałki są dość specyficznym miastem, ponieważ istnieje tutaj styk kultur, styk religii, styk różnych mentalności ludzkich, różnych narodowości, ale też styk różnych stylów muzycznych. Jeśli chodzi o to miejsce, to jest taki styk różnych kultur i Polska, i Litwa, i Białoruś, i Rosja, i kultura żydowska, i tatarska, także myślę, że tu jest na pewno pod tym względem to jest takie specyficzne miejsce. Na pewno też jest wiele zespołów takich stricte z pogranicza tej właśnie ludowości, folkloru, folklorystyki, gdzie są mieszane różne gatunki właśnie tych różnych państw czy z tych różnych narodowości. I myślę, że to jest prawda, ale też nie do końca, bo jak gdyby ja starałem się tworzyć troszeczkę może kulturę bardziej europejską, bo muzyka rockowa, muzyka bluesowa, ale myślę, że to wszystko się ładnie gdzieś tam to nakłada. Myślę, że zespoły rockowe sięgają garściami właśnie z tych różnych kultur, z Litwy, z Białorusi, także myślę, że to jak gdyby nie przeszkadza jedno drugiemu. 11. edycja festiwalu zapowiada się niezwykle interesująco i z pewnością przyniesie wiele wyjątkowych wrażeń, ale ten muzyczny tajfun przyniesie również na kilka dni nieco zmian w organizacji funkcjonowania miasta. Na czas festiwalu zmieniona zostanie jak co roku organizacja ruchu w centrum Suwałk. Od piątku do poniedziałkowego poranka niektóre z miejskich autobusów będą jeździły zmienionymi trasami. Dotyczy to MPK-ów. Trójki, szóstki, dziesiątki, jedenastki, dziewiętnastki oraz linii 21. Osoby planujące podróże tymi liniami powinny uwzględnić te zmiany, planując dojazdy. Z innej zmiany dotyczącej wszystkich autobusów miejskich będą zadowoleni fani bluesa. Na czas festiwalu, a więc od czwartku do niedzieli włącznie, osoby posiadające tegoroczną koszulkę festiwalową albo identyfikator festiwalowy lub bilet na dowolny koncert będą jeździły komunikacją miejską za darmo. Koszulki można będzie nabyć już w czwartek w biurze festiwalu lub wieczorem w foyer Suwalskiego Ośrodka Kultury. Koszt takiej pamiątki i przepustki to zaledwie 30 zł. Wszystkie informacje dotyczące Suwałki Blues Festival oraz pełna informacja o zmianach w komunikacji i organizacji ruchu znajdują się na stronach festiwalu oraz Suwalskiego Ośrodka Kultury. Zapraszamy na festiwal. Bawcie się razem z nami.